Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju zakupiło nowe, niskopodłogowe autobusy, wyposażone m.in. w klimatyzację. Pojawiły się już na jastrzębskich drogach. Na razie tylko tam, bo usługi transportowe w innych gminach, wchodzący w skład Międzygminnego Związku Komunikacyjnego PKM, przegrał w wyniku przetargów. Czy więc dzierżawa tak nowoczesnych pojazdów jest próbą odzyskania utraconych rynków? A przede wszystkim, kto ostatecznie zapłaci za nowoczesne autobusy i czy owe dodatkowe koszty nie spadną na barki nas, pasażerów? Oto one, nowe, niskopodłogowe, klimatyzowane autobusy, które do Jastrzębia przyjechały wprost z fabryki. Pierwszych 8 mogliśmy sfilmować na specjalnej konferencji. Pozostała 7 miała przyjechać jeszcze tego samego dnia, tak by w sumie na drogi 1 maja mogła wyjechać cała 15. Koszt niebagatelny, bo jeden pojazd to ponad 700 tysięcy złotych. Jak łatwo więc policzyć, w sumie to inwestycja rzędu 10 milionów, czyli największa kwota, jaką wydano w ostatnich latach na poprawę komfortu podróżowania komunikacją miejską. Skąd potrzeba nabycia aż tylu nowych pojazdów? Wymóg czasowy, tak jak tośmy rozmawiali, że pasażer chce korzystać z komunikacji coraz to lepszy, no musimy to uwzględniać. Nie bez znaczenia jest również tego kwestia, że starsze autobusy jednak w eksploatacji są droższe. Autobusy Solaris Urbino będą kursować w Jastrzębiu-Zdroju, ale także wyruszą na trasy w rejonie Żor i Czerwionki-Leszczyn. Liczne udogodnienia, na jakie mogą liczyć pasażerowie, to m.in. platforma dla osób niepełnosprawnych, klimatyzacja, monitoring, a w przyszłości także nowoczesny system e-biletu. Czy jednak za te i inne usprawnienia zapłacą pasażerowie? Elementy finansowania komunikacji to jest dotacja z Urzędu Miasta i cena za bilet. Przede wszystkim dotacja jest określona już w budżecie na rok 2014. Cena biletu również jest określona i również PKM, mając podpisaną umowę z MZK, tak skalkulował ten koszt właściwie wydzierżawienia tych autobusów, żeby to nie generowało kosztów dodatkowych. Wysokie standardy, jakie spełniają autobusy, mogą robić nie lada wrażenie. Wszystkie wozy wyposażono w silnik diesla, by spełniały europejską normę dopuszczalnych emisji spalin Euro 5. Co jeszcze jest tak wyjątkowego w nowych pojazdach Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej? Autobusy są w pełni niskopodłogowe, nie mają stopni pośrednich w wejściach, posiadają łatwy dostęp do miejsc siedzących, posiadają 7 miejsc tzw. priority, dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi dla osób starszych, matek z dziećmi. Nowe autobusy na pewno usprawnią system komunikacji miejskiej i zapewnią pasażerom lepszy komfort podróży. Jednak najważniejsze to, by ceny biletów nie zdrożały, a pasażerowie nie odczuli na własnej kieszeni modernizacji taboru.